ważne, żeby każdy mógł być szczęśliwy i żyć swoim życiem. Ludzie mają tendencję do tego, że o mniejszości się nie mówi i przez to te osoby czują się odrzucone z czasem. To prowadzi do tego, że te osoby potem mają problemy ze sobą, nie czują się komfortowo w społeczeństwie. Chcemy pokazać, że każdy ma prawo do bycia sobą i każdy ma prawo kochać tego, kogo chce kochać. Bardzo ważne jest dla nas to, żeby pokazać, że jesteśmy częścią społeczności. Organizatorka 4. Marszu Równości w Białymstoku, Leks Chomczyk. Chodzi po prostu o to, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju, w którym człowiek podejmuje decyzje na temat swojego ciała i na temat swojej osoby, a nie państwo podejmowało za nich. Chciałbym, żeby równe prawa stały się czymś oczywistym. Pełnomocnik wojewody podlaskiego do spraw równego traktowania, dr Konrad Szamryk. Ale ciągle jeszcze nie są. Ciągle jesteśmy jednak jako Polska krytykowani za niewystarczające ochronę czy prawa osób LGBT. Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że jest jeszcze sporo do zrobienia. Ci ludzie często czują się wykluczeni. Chodzi po prostu o to, żeby pokazać, że mają wsparcie, że nie są sami. No co, jedziemy, kochani? Ale kochani, mamy coś transparentów, no. Bardzo dużo się